Czyste powietrze to kompleksowy program, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą nie tylko wymieniać przestarzałe piece na kotły gazowe czy pompy ciepła, ale i pozyskać pieniądze na ocieplenie swoich domów oraz wymianę okien i drzwi. Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisali włodarze gmin uzdrowiskowych, takich jak Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój, Szczawno Zdrój i Duszniki Zdrój oraz samorządowcy z Dobroszyc, Szklarskiej Poręby, Chojnowa, Podgórzyna, Głuszycy, Bierutowa, Zgorzelca, Gaworzyc, Nowogrodźca, Udanina, Grębocic i Zawonii. Gminy będą przyjmowały wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Dokonają również ich weryfikacji. W 10-letniej perspektywie mówi się o 103 miliardach złotych, które mają popłynąć do beneficjentów. Natomiast oczywiście to jest program 10-letni. W obecnej chwili ten program tak naprawdę nabiera dopiero tempa. To jest zawsze każdy program ma taki, musi się rozpędzić. I w obecnej chwili oczywiście tych wniosków nie ma na tyle, ile byśmy chcieli, żeby było. Stąd właśnie ta dzisiejsze podpisanie porozumień z gminami, aby właśnie zachęcić potencjalnych beneficjentów tą prostotą tego programu i szybszą możliwością uzyskania dofinansowania, ponieważ potencjalny wnioskodawca będzie miał bliżej, będzie miał na miejscu pracownika gminy, nie będzie musiał jeździć wiele dziesiątek kilometrów po to, żeby załatwić te wszystkie formalne sprawy. I miejmy nadzieję, że to uatrakcyjni ten program i sprawi, że tych wniosków będzie znacznie, znacznie więcej. Rozpropagowanie to jest jedno, a drugie jest pomoc beneficjentom, czy pomoc mieszkańcom. Bo rozwiązania są modyfikowane i na przykład mamy w tym momencie do czynienia z sytuacją, gdzie program realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wielu lokalizacjach, bo funduszy jest 16, zmienia się na tyle, że otwieramy drzwi na gminy. Gminy, które będą mogły współpracować w tym zakresie, będą mogły przyjmować wnioski, pomagać obywatelom, którzy będą zainteresowani złożeniem takiego wniosku, jego wypełnieniem, jego opracowaniem. Formuła, którą teraz będziemy wprowadzać wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, sprawi, że dla mieszkańca będzie dużo łatwiej ubiegać się do finansowania na wymianę pieca. Przypomnijmy, od jesieni ubiegłego roku działają także 4 stałe punkty obsługi klienta programu Czyste Powietrze, prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w stolicy regionu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. Teraz ich liczba sukcesywnie będzie rosła wraz z przystępowaniem kolejnych samorządów do obsługi wspomnianego programu.